Rozdział 12. Nastała zima i wszelkie wrogie działania ukróciły mrozy. Mimo to Skorut miał pracy po uszy, bo należało zadbać i o zaopatrzenie dla nowo formowanych oddziałów i nieustannie je szkolić, zarówno dla zwiększenia sprawności bojowej, jak i niedopuszczenia do tego, by bezczynność rozprzęgła dyscyplinę w tej zbieraninie wszelkiego rodzaju biedoty, urwipołciów i rozwydrzonych prostackich szaraków, którzy w zaciężnej służbie musieli szukać kawałka chleba i okazji do poprawienia losu. Zdołał uformować chorągiew jezdnych i wcale nielichy regiment piechoty. Siły więc leżajskiego starosty wzmogły się znacznie, zważywszy, że miał już dwie chorągwie jazdy z poprzedniego zaciągu zasilone jeszcze przez żołnierzy księżnej Ostrogskiej. Pragnął jeszcze Skorut mieć chodze dwa polowe działka, lecz na ten ekspens nie uzyskał zgody pana Opalińskiego. Tarka takoż pomyślnie przeprowadził werbunek, ale żeś była zima, niczego ciekawego nie donosił. Dopiero w lutym już w 1608 roku nadesłał wiadomość, którą Skorut łakomy na działania zbrojne postanowił wykorzystać. Oto doniósł Tarka, że idzie do Łańcuta duży transport wina oraz innych cennych towarów ze śląskich włości, zapewne należnych małżonce łańcuckiego pana. Tabor miał się składać z kilkunastu wozów i ciągnąć od zachodu, minął właśnie Dębice. Należało przyspieszyć, by jego przejęcie nie nastąpiło zbyt blisko Łańcuta, co groziło odsieczą. Dużych sił nie można było jednak użyć, gdyż ich przejście zwróciłoby uwagę Stadnickiego. Natomiast jedną chorągwią bez trudu udałoby się przemknąć obok Łańcuta i wydostać na trakt wiodący z Krakowa na Ruś, którym podążał tabor. Po naradzie z Macedońskim Skorut postanowił wziąć ze sobą nowo przeszkoloną chorągiew, by przekonać się, jak działa w polu, ale i przydać jej ze 20 szabel przeworskich, co nakazywała ostrożność. Wyruszyli pod wieczór, kiedy już nastała wczesna zimowa ciemność i jechali szparko. Koniom szły z pysków obłoki pary, a jeźdźcy odziani w kożuszki lub ciepłe kubraki kolebali się w siodłach, mało co ze sobą gadając, bo przy chłodzie lepiej było gęby nie otwierać. Skorut postanowił pod Łukowcem przejść po lodzie Wisłok na postój, stanąć pod Staromieściem w pobliżu Rzeszowa i wyjść na trakt z zachodniej strony. Mieli przed sobą do przebycia w ciągu jednej nocy szmat drogi, należało więc koni nie szczędzić. Mocno zmordowani, ale bez przeszkód dotarli rankiem do Staromieścia, gdzie korzystając z lasów stanęli na odpoczynek. Poszło z Macedońskim kilku żołnierzy po żywność, po przebyciu bowiem w siodle mroźnej nocy należało się wszystkim nieco gorącej strawy. Macedoński wrócił po godzinie z pełnym wozem, ale i z meldunkiem, iż dwóch znowu zaciężnych żołnierzy poszło na rabunek, który wprawdzie ukrócił, lecz we wsi powstała już panika. Skorut wezwał winowajców przed swe oblicze i wobec całej chorągwi napiętnował, zapowiadając, że należna kara ich nie minie. Z zapowiedzi tej zdawali się niewiele sobie robić, tym bardziej, że po przemowie rotmistrza dobiegł z szeregów głos: nie bójta się, chłopcy, krzywdy nie damy wam zrobić. Skorut spojrzał tam, gdzie rozległy się te słowa. Wypowiedział je rosły szlachetka w futrzanym kołpaku, zawadiacko przechylonym na głowie. Groźną twarz przecinała mu biała blizna od skrony aż do samej brody. Rotmistrz udał, że słów tych nie dosłyszał, ale postanowił owego osiłka mieć na oku. Po krótkim postoju poderwał oddział i ruszyli dalej. W
Wkrótce zostawili za sobą Rzeszów rysujący się mgliście w porannej mgiełce i wydostali się na trakt, którym musiał ciągnąć tabor. Skorut zaczął wypatrywać miejsca na zasadzkę. Był po temu czas, gdyż wozy, może sanie, musiały znajdować się już niedaleko przed nimi. Zwiadowcy bowiem po zaciągnięciu języka oznajmili, że żadna kupiecka karawana jeszcze tędy nie przejeżdżała. Minąwszy Sfinczę, miejsce takie dostrzegli. Do traktu dochodził z obu stron zagajnik leśnej młodzi, składający się z brzuzek, dębczaków i gęstej sośnicy. Pozwalał więc dobrze ukryć konie i jeźdźców, a jednocześnie uniemożliwiał zbyt szybką ucieczkę komuś z pocztu, co zawsze się mogło zdarzyć, grożąc postawieniem na nogi łańcuckiego pana. Jak zwykle, ludzie zostali rozdzieleni na dwie grupy i ukrywszy się po obu stronach drogi, rozpoczęli oczekiwanie. Skorut wziął jednego ze swoich starych żołnierzy i ruszył ostrożnie gościńcem aż do skraju zagajnika. Tu ujrzał przed sobą rozległą połać uprawnego pola zalanego śniegiem, na którym tu i ówdzie widać było czarne centki zasiadłych wron, a dalej rysowały się mgliste zarysy domów trzciany. Na trakcie usuwało w ich stronę dwóch jeźdźców, a za nimi ciągnęły zwolna jakieś chłopskie sanie. Naszych nie widać, odezwał się żołnierz, lustrując wzrokiem drogę. No co bali zapewne w Sędziszowie. Jeśli rankiem ruszyli, rychło powinni tu być. Ostań na czatach i daj gwizdem znać, gdy ich ujrzysz. Skorut zawrócił do oddziału. Żołnierze ponakrywali konie derkami, a sami tupali o ziemię zmarzniętymi nogami i bili rękami po barkach. Obłoki pary znaczyły każdy ich oddech. Niebo na zachodzie zaczęło różowieć, barwiąc śnieg ciepłą poświatą. Na szczęście uciążliwe oczekiwanie nie przedłużyło się zbytnio, bo raptem usłyszeli ostry gwizd, który poderwał wszystkich na siodła. Po chwili zaś pojawił się i wartownik, potwierdzając zbliżanie się kilkunastu sań. Żołnierze przycichli. Minął jednak jakiś czas, zanim usłyszeli skrzyp płuc na zmarzniętym śniegu i urywki rzucanych słów. Macedoński zsiadł z konia i przesunął się do skraju chojaków, by dać znać, kiedy sanie znajdą się w miejscu zdatnym do szybkiego okrążenia. Wszystko odbyło się błyskawicznie. Po raz drugi rozległ się przeraźliwy gwizd i żołnierze z wrzaskiem wyskoczyli z zarośli, od razu obstawiając oba krańce drogi. Niektórzy ze skorcującej straży próbowali dobyć szabel, rozległo się kilka pistoletowych strzałów, ale nakaz Skoruta, by oddać broń, odniósł skutek dzięki ogromnej przewadze napastników. Rotmistrz kazał zaraz wiązać wszystkich bez wyjątku i rzucać pod budy sań. Te, jak zaraz stwierdził, wyładowane były po brzegi, ale sprawdzać ładunku teraz nie zamierzał. Na kilku ujrzał wielkie kufy z winem. Paru żołnierzy przymierzało się już do nich z toporkami, ale ostry rozkaz powstrzymał te zapędy. Nie powstrzymał jednak następnej samowoli. Jakiś żołnierz wyciągnął z sań dobrze okutą szkatułę, a kiedy podważywszy wieko urwał zamknięcie, zabłyszczały w niej złote monety, po które zaraz sięgnął chciwą ręką. — Ostaw to! — rzucił rozkazująco Skorut, dostrzegłszy ową scenę. — Ostawić? — żołnierz odwrócił się ku zbliżającemu się rotmistrzowi. Ten poznał w nim zawadiakę, który już raz próbował mu się przeciwstawić. Chyba usłyszałeś, com ci rzekł. Niedoczekanie waści, parsknął ten pogardliwie. Com znalazł, to moje. Zapomniałeś warunki werbunku? Wolnej ręki nikomu nie dałem. Długo przyjdzie nam chyba czekać, aby się dał,
W łańcucie będziecie brać, co zechcecie. No, ze Stadnickim nie taka łatwa sprawa. Dość gadania. Odstawię jej skrzynkę. A jak nie, gadaj do głupich. Odstaw skrzynkę, powtórzył nadal spokojnym tonem Skorut, ale wyciągnął z zapasa pistolet. Na ten widok twarz żołdaka poczerwieniała z wściekłości. Z dzikim okrzykiem i on wyrwał swój pistolet, ale nie zdążył nawet unieść ręki, kiedy gruchnął strzał. Ugodzony kulą między oczy zwalił się na ziemię, jakby mu kto podciął nogi. W zapadłej po wystrzale ciszy rozległ się spokojny głos Skoruta. Rzucić to ścierwo na sanie, bo teraz z marzłej ziemi nie czas rozbijać. Wachmistrzu, wyznacz woźniców i otoczyć mi tabor. Konie powiązać i prowadzić za saniami. Ruszamy, bo czeka nas znów całonocna jazda. Po drugiej nieprzespanej nocy szczęśliwie dotarli do Leżajska. Ładunek poza winem i małmazją składał się z wielu równie cennych towarów, a po przeliczeniu talarów okazało się, że było ich 3000 sztuk. Pan starosta Opaliński był więc ze swego rotmistrza wielce zadowolony, o czym nie omieszkał powiadomić księżnę Ostrogską. Mniej natomiast zadowolony był łańcucki pan. Stwierdzenie to zresztą było zbyt ubogie dla należytego opisania jego humoru. Dość jednak powiedzieć, że w ciągu dnia, kiedy nadeszła z grodu wiadomość o napadzie, nawet małżonka bała się do niego odezwać. Potem, ochłonąwszy nieco, zebrał swoich oficerów na naradę. Ponieważ wiedział, kto dowodzi wojskami jego przeciwnika, przeto wiedział również, komu ma do zawdzięczenia dotkliwą stratę. Radzono więc i o tym, i o krokach odwetowych, jakie zaproponował niezawodny Kijańczyk. W jakiś czas potem, już w marcu, niedaleko miejsca, gdzie odbył się rabunek transportu, stanął pod czcianą potężny słup, a na nim przybito wielką drewnianą tablicę z wyraźnie napisanym wierszem. Słup do gościa. Tu stoję z jednej strony świadek niewinności łańcuckiej, z drugiej zaś świadek znacznej złości. Człowieka bezbożnego to nazwisko jego. Opaliński, starostwa rządca Leżajskiego. Ten najechawszy łańcut, gdy był porażony, od mężnej Stadnickiego Stanisława strony wetował swe porażki, lecz nie wojownika, ale radniej nocnego prawem rozbójnika, bo zastąpiwszy drogę ze Śląska nie bez szkody, do łańcuta idące tu złupił podwody. Pobrał pieniądze, konie i naładowane różnym ciężarem wozy, a sługi związane prowadził do więzienia. Nie wiesz, niewstydliwy, że ziarna złe nie rodzą jeno kłos szkodliwy. Złości twej skryte ziarno ziemia ożywiła i mnie jako kłos rzeźwy na wierzch wysadziła, żebym przed mijającym tak oświadczył o tobie. Cnota Opalińskiego w tym tu legła grobie. Sam żyje, lecz jeśli mieć stąd chcesz dochody, trzy drewna tu z powrozem staną dla nagrody. Był to, jako się rzekło, główny trakt wiodący przez Jarosław na Podole i Ruś. Przeto z wiosną ruch jak zwykle zaczął się na nim znaczny. Przyjezdni zatrzymywali się i ciekawi napisu czytali owe strofy. Przy tablicy stała straż Stadnickiego, więc jeśli komu było spieszno i tablicę mijał lub nie umiał czytać, przymuszali do zatrzymania się i tym, którzy nie umieli czytać, czytano treść wiersza na głos. To też wkrótce owo wierszowane powiadomienie obiegło nie tylko ziemię przemyską, ale i sandomierską, krakowską, a nawet lwowską. Zemsta była zjadliwa, bo uwłaczała godnemu nazwisku, więc pobliscy trzciany przyjaciele w
Pana Łukasza przegnali straż i obalili słup z tablicą. Po tygodniu jednak stanął nowy i straż przy nim wzmocniono. Mało jednak tego było łańcuckiemu diabłu. Znów najechał łąkę, ale tym razem obrabował ją doszczętnie, a potem spalił. Żeby chociaż jako tako wyrównać ten rachunek, Skorut z kolei najechał stadnik i mały i żołynie. I tak wojna znów rozgorzała na nowo, a jej zapowiedzią była odpowiedź stadnickiego, która nadeszła z końcem kwietnia. Pisał w niej starosta Żygwulski. Łukaszu Opaliński, po kilkakroć nasyłałeś mi na wsie moje, a nawet i sam z rozciągniętymi chorągwiami jezdnymi i pieszymi najechałeś mnie bez wszelkiej odpowiedzi na mój dom. Wsie moje poplądrowałeś, mężatki i dziewki, twoje żołnierstwo, a raczej łotrostwo, które ty chowasz na rozbój, pogwałciło chłopów, kilku zabiło. Nie dość na tym, mając sługi i poddane moje, którzy mi wieźli z majętności mej śląskiej pieniądze, wino, chmiele, przędze, kitajki i insze rzeczy, co nakupili, brałeś w nocy jadących zastąpiwszy i na pożytek swój obróciłeś. Koni kilka, 20, które w saniach szły, woźnice i poddane me, którzy przy saniach byli, wszystkich do więzienia pobrałeś, czego czynić się strzegą ludzie poczciwi, szlacheccy. Czego relacja jest woźnego w grodzie przemyskim, nadto mandat i rozkazanie króla jego mości, w którym prawem pospolitym ze mną się kazał rozprawić, a nie gwałtem. Tego nie poważając, znowuś mi w przeszły piątek wyplądrował stadniki małe i kilkanaście poddanych we wsi mojej żołyni, z tych tedy przyczyn wyżej wymienionych, mając wzgląd na odpowiedź twoją i na postępki twoje pieszchliwe, a obawiając się, abym pod srogość prawa pospolitego nie podpadł, czyniąc prawu pospolitemu dosyć, obsyłam cię przez woźnego i szlachtę, wzajemnie ci odpowiadając, abyś się mię strzegł na wszelkim miejscu, chodząc, śpiąc w kościele, w łaźni, bo się na twym gardle mścić będę, gdyż już nazbyt cierpliwością zażywał. Dan w łańcucie 28 kwietnia 1608.